Cieszyn, miasto z bogatą historią, rządzony niegdyś przez dynastię Habsburgów i Piastów, przyciąga dzisiaj turystów zabytkami i urokliwym położeniem, przedsiębiorców zaś przychylnymi działaniami władz Cieszyna. O planach i zamierzeniach władz na niwie przedsiębiorczości na rok 2013 z burmistrzem Cieszyna Mieczysławem Szczurkiem rozmawia Marta Węgrzyn. Panie burmistrzu, dlaczego warto odwiedzić Cieszyn? Dlatego, że jest to stare miasto, piękne miasto z dużą ilością zabytków, a dodatkowo ze znaczną liczbą współczesnych, nowoczesnych imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych i innych. A gdyby pan burmistrz miał wskazać taką swoją perełkę w Cieszynie, co by to było? Proszę pozwolić na małą statystykę. Ponad 100 budynków w rejestrze, ponad 700 w ewidencji. Trudno mi było z tego wybrać jedną perełkę. Na pewno tutaj w czołówce byłoby odrestaurowane wzgórze zamkowe, kilka innych obiektów, ale myślę, że naprawdę warto się zapoznać z wszystkimi zabytkami Cieszyna, a nie tylko z jednym. A jeżeli chodzi o imprezy? Na pewno wśród takich sztandarowych imprez, no to niewątpliwie Święto Trzech Braci, Kino na Granicy, wakacyjne kadry, wiele imprez sportowych. No naprawdę mógłbym tutaj długo wymieniać i tych imprez przybywa, z roku na rok przybywa. Tak więc pod tym względem oferta turystyczna, kulturalna Cieszyna znacznie się rozwija. No właśnie, czyli mamy takie ogromne bogactwo kulturalne i kulturowe. A dlaczego jeszcze turysta, powiedzmy z Pomorza, powinien zajrzeć do Cieszyna? Nie wiem dlaczego z Pomorza, wiem dlaczego każdy turysta powinien zajrzeć do Cieszyna. Miasto, tak jak już powiedziałem, stare, miasto specyficzne, miasto leżące na granicy. Mamy doskonałe kontakty zarówno na styku Urząd Cieszyna, Urząd Czeskiego Cieszyna, jak i prywatne między mieszkańcami. No jest to taka tutaj mała nasza specyfika. No właśnie, ale o tej specyfice porozmawiamy może za chwilkę, na razie jeszcze skupmy się na samym Cieszynie. Czy Cieszyn to miasto przyjazne dla przedsiębiorców, a zwłaszcza dla młodych osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą? Myślę, że jak najbardziej tak. O tej przychylności dla przedsiębiorców świadczy również fakt, że parę miesięcy temu odbyła się sesja w całości poświęcona przedsiębiorczości i problemom przedsiębiorców, jak również temu, jak można im pomóc. Jeżeli wierzyć danym przekazanym przez pana Donocika, szefa katowickiego RIG-u, to była to pierwsza taka sesja w ogóle w Polsce, która, tak jak powiedziałem, w całości była poświęcona przedsiębiorcom. Jedynym mankamentem Cieszyna, na który niestety nie mamy wpływu, jest dość mała ilość płaskich terenów, dużych płaskich terenów, na których mogłyby powstawać wielkie zakłady, ale zawsze twierdzę, że 10 razy 50 to jest to samo, co 50 razy 10. Jeżeli nie możemy postawić jednego dużego zakładu, stawiajmy na małą i drobną przedsiębiorczość. No skoro jesteśmy w Cieszynie, no to nie możemy, prawda, pominąć kwestii transgranicznej. Panie burmistrzu, jak wygląda współpraca właśnie z naszymi czeskimi sąsiadami? Czy są jakieś bariery? No językowej zapewne nie ma, ale są jakieś bariery prawne? Zacznijmy od tego, co pani powiedziała. Bariery językowej na pewno nie ma. Większość z nas mówi po czesku, może nie płynnie, ale mówi i rozumie biegle Czechów. Również wśród Czechów większość z nich polski zna albo przynajmniej rozumie. Także tutaj, jeżeli chodzi o tą barierę, to nie ma. Jeżeli chodzi o barierę prawną, czyli no, proszę pamiętać o jednej rzeczy. Mimo tego, że chcemy bardzo dobrze współpracować, to są to dwa miasta, dwa państwa i dwa systemy prawne. I na pytanie o to, czy Cieszyn będzie kiedyś jednym miastem, które wielokrotnie słyszę, należy krótko odpowiedzieć nie, nigdy. Ponieważ tak jak powiedziałem, to są dwa różne państwa i unormowania. Natomiast możemy przy tej różnicy dążyć do ścisłej współpracy i ta różnica jest dużym atutem. Dlatego, że możemy sięgać po projekty transgraniczne i tutaj mógłbym przez następne kilka minut wymieniać to, co się udało w ostatnim czasie zrobić. Ogród Dwóch Brzegów, most sportowy. W tej chwili już wiemy, że jesteśmy bardzo wysoko w rankingu, jeżeli chodzi o kontynuację cieszyńskiej Wenecji. I dosłownie pół godziny przed pani wywiadem, przed pani obecnością tutaj, wróciłem ze spotkania w Czechach, na którym omawialiśmy kolejne projekty. Także uważam, że te różnice są naszym dużym atutem i powinniśmy je wykorzystywać na, tak jak to robiliśmy, tak również w przyszłości. Panie burmistrzu, ja muszę przyznać, że mnie szczególnie zainteresowała cieszyńska Wenecja. Jeżeli pani tak dokładnie się nie orientuje, to jest to część miasta, stara, zabytkowa. W ramach projektu poddana rewitalizacji, przynajmniej częściowej rewitalizacji, jest to miejsce, powiedziałbym, ulubione przez artystów. Odbywa się tam zresztą cieszyńskie biennale właśnie artystyczne.
i miejsce, gdzie można spotkać studentów, wykładowców, którzy po prostu siedzą, rysują, czysto rysują i odwzorowują piękno tych terenów. A czym jest Ogród Dwóch Brzegów? Jest to kolejny projekt, w znacznej części już zakończony, przynajmniej w tej głównej części, gdzie w ramach tego projektu zrewitalizowano oba brzegi Olzy po polskiej i po czeskiej stronie. Powstały ścieżki pieszo-rowerowe, powstały kompleksy sportowe, część gastronomiczna i w tej chwili mieszkańcy Cieszyna mogą tam chodzić na spacery, co zresztą tłumnie czynią, jak jest pogoda. Również dla turystów jest to atrakcja, mogą przejść wzdłuż polskiego brzegu Olzy, nowym sportowym mostem przejść na czeską stronę i po czeskiej stronie Olzy przespacerować się i kolejnym mostem wrócić do Cieszyna, do Polski. No, czyli faktycznie Cieszyn robi wrażenie. Tak, tak jak Pani powiedziała, główne hasło reklamowe ostatnich miesięcy, lat. Cieszyn robi wrażenie i mam nadzieję, że takie wrażenie jeszcze długo będzie robił. Tych projektów transgranicznych faktycznie moglibyśmy wymieniać wiele, ale gdyby zechciał Pan Burmistrz opowiedzieć o jakimś jednym projekcie. Jeżeli chodzi o takie projekty drobniejsze, to jednym z ostatnio zakończonych jest projekt Info Cieszyn. Może tak jak powiedziałem, niewielki, drobny, ale bardzo przydatny, ponieważ w ramach tego projektu powstała między innymi mapa pokazująca oba Cieszyny, ale pokazująca te Cieszyny w bardzo specyficzny sposób. To znaczy? Większość map, z którymi Pani z pewnością się kiedyś zapoznawała, to zwykłe mapy kartograficzne. Ta mapa powstała jako zdjęcie czy odwzorowanie dużego obrazu, który w sposób normalny namalował malarz na płótnie. I taka duża mapa została, a to potem te wszystkie mapy zostały jako odwzorowanie, jako zdjęcie. I teraz będą służyły turystom nie tylko do wskazania ulicy, ale również można się naocznie przekonać, jak wyglądają budynki na danej ulicy. No faktycznie jest to projekt, tak jak Pan Burmistrz wspomniał, być może niezbyt wielki, ale na pewno niebywale znaczący, zwłaszcza dla turystów. Panie Burmistrzu, ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i czego możemy Państwu życzyć na ten 2013 rok? Dalszego rozwoju Cieszyna, a ja życzę Pani takich wywiadów, które wpłyną na to, że zarówno Pani tutaj wróci, jak i turyści. No ja jestem już pod wielkim urokiem Cieszyna, także wracać będę tutaj na pewno bardzo często. Ja jestem głęboko przekonany o tym, że każdy, kto raz odwiedził Cieszyn, to pozostanie pod jego wrażeniem. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.